Bardzo trafna impreza, zresztą zarząd zorganizował to jako urodziny Stali Gorzów i z tego co wiem cyklicznie 1 września, pierwszy dzień szkoły będą się odbywały. Dużo młodzieży, dużo matek z dziećmi, no, wspaniała atmosfera, dużo konkurencji, zabaw, pitbajki, tutaj można się zapisać do szkółki żużlowej od 6 lat zwyż. Zabawy, jeszcze raz zabawy i w tym dniu, gdzie idą do szkoły uczniowie, dla nich to jest potrzebne, bo dla nich to jest koniec wakacji, dzień szkoły, to jest takie rozgraniczenie i się tutaj bawią po rozpoczęciu roku szkolnego. Jest kupę konkurencji, wyścigi roweru, gdzie brał udział Bartek Zmarzlik, Waculik, Szymon Woźniak, Oskar Paluch, Wiktor Jasiński, Mateusz Bartkowiak, cała plejada dobrych zawodników, którzy jednoczą razem się z kibicami, każdy z nimi może przybić piątkę, zrobić zdjęcie, walczyć w konkurencjach, poczuć tą bliskość, nie tylko na torze, kask, zawodnik, banda, a tutaj mogą z nimi być razem. Bardzo trafna inicjatywa. Mi się podobało, ja lubię takie wyzwania, lubię wysiłek, wyścigi rowerowe były fajne, ale też skakanie przez przeszkody, przez opony też jest, każda konkurencja ma coś w sobie i każdy tutaj może od takiego małego do takiego dużego znaleźć coś dla siebie.